Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie, tym razem po krótkiej nieobecności, czyli po musowej kwarantannie. Wypad wreszcie z lasu i zobaczymy, co uda się trafić z grzybków oto z dzisiejszego wypadu. Na tą chwilę jest 11 listopada, święto narodowe. I oto w tym miejscu zaczniemy mój film. Jestem z kolegą z Grzesiem, który odeszedł dalej i zobaczymy, czy uda się coś fajnego trafić. Więc jedziemy z tym koksem, bo już późno. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i zapraszam na najnowszy film w moim Grzesia wykonaniu z leśnego wypadu za grzybkami. Jedziemy z tym koksem. Szukamy, szukamy i oto pierwsze grzybki. Mleczaj, inaczej rydzyk, którego przytulimy. Nie jestem już, drodzy Państwo, jak to się mówi, na zero, więc szukamy grzybków i zobaczymy, ile się uda trafić oto tych pięknych grzybków. Mamy dwa. Tu kolejny, który się schował. 3, 4. Ze mną Grzesiu, no i wspólnie z Grzesiem, tak mówię, spróbujemy coś fajnego trafić. Grzesiu, co masz? Pokaż. Zobaczcie, o, takie małe. No i co, coś się zaczyna, nie? Tak, zajdziemy. Zobaczcie, profesorka, rękawiczki. Nie ma to tamto, nie ma, że boli, tak Grzesiu? No, że brudzą. Że brudzą. O, widzicie, i już to tni, dwa są. Zobaczcie, tak to się prezentuje w tych naszych świętokrzyskich lasach. Czyściutki, fajne. Czyściutki. Sztuka, jak to się mówi, i druga. I przybywa uśmiech na twarzy i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Jest pięknie, pomalutku, drodzy Państwo, powolutku, jak to się mówi, nigdzie nam się, jak to mówię, nie spieszy. Weźmiemy tylko kozik i szukamy, zbieramy, tniemy. I do koszyczka. Szukamy tu dalej pomarańczowych kolorków. To był obcięty. Zbieramy. Jest pięknie. Ten jest akurat trochę spleśniały, ale połówka następna jest dobra. I się napełnia nasz koszyczek dzisiejszymi grzybkami. Z tej strony drzewa, czy
czołgamy się z tej strony i mamy dwa kolejne grzybki, które przytulimy. Szukamy dalej. Więc coś zaczyna się już dziać, pomału są jakieś grzybki i to cieszy, to bardzo cieszy, drodzy Państwo, z tego względu, że dawno nie byłem w lesie, a nie ma jak pójść do lasu, nazbierać sobie grzybków, pobiegać po lesie, polatać, pospacerować i odpoczywać przy tym. Więc idziemy dalej, szukamy naszych leśnych przyjaciół. Od razu szukamy, tniemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Grzybki jak na razie dopisują, więc zbieramy i tniemy i szukamy w tych liściach teraz dokładnie. Już idę! Pomalutku koszyk się napełnia. Chodzimy. Pokaż co masz. No, mało na razie, nie? Mało, bo wolno chodzi. Wolno chodzę, bo ja jestem, wiesz, kółko i to samo. 20 dni byłem uziemniony, to nie krzyż na mnie, bo ja, wiesz, to jest taki pierwszy wypad, pomalutku rekonansik, więc nie ma co krzyczeć. Szukamy, zbieramy. A, Eldorado, to idziemy, drodzy Państwo, do rydzowego Eldorado. Pojedynczo
drodzy Państwo, po jednym, po dwa. Najważniejsze, że są. I to cieszy, że szybciutko i coś się trafia. Więc szukam dalej i zobaczcie, jak jest pięknie. Cisza, spokój, obcowanie z naturą. I grzybki. Co tu mamy? Podgrzybka, ale niestety jest robaczywy. Dobrze. Szukamy dalej, pomalutku, powolutku. Zobaczymy, co tutaj jest. Ale tutaj jest ten spleśniały. A tu, ten duży, co to jest? Nie. Musimy natrafić na jakieś fajne grzybki, więc chodzimy, kręcimy się tu. Spoko. Z prawo, w lewo. Ale nic tu nie widzę. Pięknie, pięknie. Oto już praktycznie niecałe pół godziny już można wracać do domu. Ale jeszcze trochę pochodzimy. Taki szybki wypad. Tak, aby nakręcić dla Państwa jakiś nowy materiał. Z 11 listopada, święto narodowe. Taki krótki film z grzybków. Robaczywy. Szukamy dalej.
widzę sztukę. Do koszyczka i pomału zapełniamy koszyczek, ale zaraz będziemy kończyć, bo to taki szybki wypad. Jak to mówię, zobaczyć co i jak, więc nie będziemy już zbierać do pełnego koszyka. Resztę dnia poświęcimy dla rodziny na wypoczynek, więc widzicie sami jak to się prezentowało przy dzisiejszym wypadzie na grzybki. Święto Narodowe 11 listopada 2020. Szukamy jeszcze pomalutku, powolutku i zobaczymy co jeszcze z tego wyjdzie. Teraz zbieramy wszystko, co widzimy na kolanach. Na kolanach, drodzy widzowie, takie piękne, dorodne sztuki. I teraz idziemy po koszyk i je wszystkie zbieramy do koszyka. Więc, drodzy Państwo, tak to wygląda, jak pokazałem to na swoim filmie. Wracamy do sprzętu, samochodu, kończymy tą imprezę. Zobaczymy jeszcze, co udało się Grzesiowi trafić. Pokażę jego dorobek. No i na tym kończę. I tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Dziękuję wszystkim swoim widzom za to, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Będą śledzić moje filmy na bieżąco, czy to z lasu, czy z nadwodu. I tak to leciało. Zobaczymy jeszcze, co Grzesiu trafił. Ale już kończymy. I jeszcze raz dziękuję. Oglądajcie moje filmy. Narka, siema, peza. O, jest mój kolega Grzesiu. I teraz zobaczcie, co mój koleżka nataskał. Zobaczcie. Najpierw uśmiech, teraz grzybki. Pokaż do góry wiadereczko. Zobaczcie, jakie ładne sztuki. Piękne. No jak, Grzesiu, co powiesz ogólnie? Powiem, że zaginęłeś w akcji. Zaginęłem w akcji, wiem, bo idziemy jestem... Do pełna trzeba zbierać. Tak? Tak. To idziemy dalej? Idziemy tam z powrotem w las. Tak, no to jak tak Grzesiu mówi, no zobaczymy, czy tak będzie, czy nie. Zakończenie jest teraz nieaktualne. Wiecie, o co chodzi. Tak Grzesiu powiedział, musimy... Dozbierać. Dozbierać. Przynajmniej, żeby Grzesiu miał
pełne wiadereczko, ale piękne są, piękne, nie? Piękne. U mnie mniej, bo zaginąłem w akcji, bo pyza zaginiony w akcji. Więc idziemy jeszcze przez chwilkę, pochodzimy i zobaczymy, czy uda nam się jeszcze coś fajnego trafić. Szukamy, szukamy. Trzeba dozbierać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Patelniaki. Zobaczcie, jaki piękny. Śliczne. Pięknie. Niestety trzeba to sprawdzać, trzeba by wykroić. Zobaczcie, czyste, i tak to się prezentuje. Te nasze, tak, grzybki. Poszukamy teraz w liściach. Jeden jest. Zobaczymy w tych liściach, ale będzie ciężko je dostrzec, ale zobaczymy, damy radę. Jak tam, Grzesiu, masz? Pokaż. No prawie masz pełen. Więcej ode mnie, widzisz, pełen kosz. Pochodzimy tutaj jeszcze trochę, zobaczymy. No i niedługo idziemy kończyć. Fioletówki chcę zebrać. Fioletówki? Tak. Nie znajdę. No zobaczymy, nie? No jest. Zobaczcie. Ale pojedyncze sztuki tu są, zobacz. No tu... Chyba reszta pod liśćmi jest, nie? Ale te duże powinny być. Chyba, że ktoś chodził.
i pozbierał, ale pochodzimy tutaj, zobaczymy. Więc. No ale przecież nie. Zobaczymy, jak będą stać, to będzie ładnie je widać. To nie. Zobaczymy. Poszliśmy z tamtych liści, poszliśmy w ten bardziej zielony odcinek za liśćmi i zobaczcie. I o to chodzi. O to chodzi. O to chodzi, aby tych patelniaków nazbierać. Tylko oczywiście więcej trzeba ich trafić. Ok, szukamy, szukamy dalej. Zobaczymy troszkę tu, fajnie zielono. Ale zobaczymy, czy się coś tu trafi. Więc pomału idziemy, szukamy i jest bajecznie. Więc Grzegorz, zobaczcie, jeszcze opieńki trafił. A na co ci te korzenie? Tak, po prostu zerwałem. A, tak, zerwałem. I zobaczcie, drodzy państwo, kazał powiedzieć, że bisz grzybiarski, czyli Grzegorz, trafił borowika. Zobaczcie, uśmiech na twarzy. Zrywaj go. No ale wiesz, o tej porze, zobaczcie. Pięknie. I zobaczcie. Pokaż pod spodem, zobaczcie. Przekroj go, chociaż dupkę samą na dole. Delikatnie. Piękny. Zdrowy. Zdrowy. Dlaczego miał być chory? No i zdrowy. I nawet borowik się Grzesiowi trafił. I co, idziemy pomalutku już, nie? I zobaczymy jeszcze, pochodzimy tutaj i zobaczymy. Jest pięknie, zobaczcie sami. Bajecznie. Co mamy? Podrzybka. No ale prawdopodobnie może być nie cały podgrzybek. Zobaczcie. Szukamy dalej. Prezentuję. Czekamy na Grzesia i już wychodzimy. Nogi mnie strasznie bolą. Odzwyczaiłem się od chodzenia, spacerowania, biegania po lesie, jazdy na rowerze przez 20 dni siedzenia w domu. Więc odpuszczę sobie już pełen kosz. Wystarczy mi po prostu. Jak to się mówi, co za dużo, to niezdrowo. Więc powoli będziemy już kończyć, tylko czekamy jeszcze na Grzesia. Więc drodzy państwo, czas zakończyć. I teraz zobaczcie, jak to się prezentuje. Masz podgrzybka, bo ja nie chcę. Bo ja tylko ryzę. I tak to wygląda. Jeden borowik, piękne opieńki, wiadro rydzy, jak widzicie sami, u mnie pół koszyka rydzy, pod spodem mniejsze. I tak to leciało. Grzesiu, coś od ciebie ogólnie. Powodzenia życzę. Powodzenia życzę w przyszłości na wieki wieków. Amen.
Więc oto tym. Pozdrawiam chłopaków z pracy. Z pracy. Tak, pracujących. Święto. Święto. Tak trzymać. I drodzy Państwo, na tym kończymy ten interes. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. I do następnego. Siema. Pyza wraz z Grześkiem. Darka. Cześć. Jeszcze na zakończenie. Przy wyjściu takiego przytulimy. I tak to leciało. Do następnego, drodzy i kochani widzowie.